wniosek formalny. Składam wniosek formalny o ponowne sprawdzenie obecności. Teraz. No taki wniosek formalny jest duży. Tak. Dokonać. Trzeba by listę ruszyć. Panie przewodniczący, to trzeba przegłosować. To nie jest tak. Nie. Tak. Tak. Sprawdzenie listy obecności trzeba przegłosować. To nie jest. To nie jest tak, że to można. Paragraf 13 regulaminu. No ustęp 2, numer 9 to jest sprawdzenie listy obecności, a ustęp 5 odrzucony głosowany wniosek formalny i tak dalej. Każdy wniosek formalny głosujemy. Każdy wniosek formalny głosujemy. 17 i 12. Nie można nie głosować wniosku formalnego. No to wymienione. 11 i 12 się nie głosuje. Tak, ale to są wymienione. A to jest punkt 9, sprawdzenie listy obecności. Ale nie jest wszystkich wniosków. Dobrze, no to proszę powiedzieć. 11 i 12 nie no dobrze, no. Natomiast wszystkie inne podlegają głosowaniu. Tak, no więc to musi być przegłosować. Proszę Państwa, to jest przyjęcie przygotowanego na podobne sprawdzenie kworum. Osób jest za. Ktoś z Państwa jest przeciw? Za, może zawsze tylko pod koniec zostaje 10. 5 osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? 14, 14 osób za, 5 przeciw, wstrzymało się 0 osób. Pan Jacek Balcewicz. Jestem. Pan Baruch Krzysztof. Jestem. Pan Baruch Wiesław. Jestem. Pan Daros Tomasz. Jestem. Pani Leczymicz Halina. Jestem. Pan Jakubowski Wojciech. Jestem. Pan Kozłynkiewicz Wojciech. Pani Krok jako przykatarzyna. Jestem. Pan Maliszewski Aleksander. Miszalski. Miszalski. Proszę o zmianę nazwiska. Symptomatyczny. Pan Dowar Rafał. Jestem. Pan Franski Marcin. Jestem. Pani Bitner Jadwiga. Jestem. Pan Rostro Michał. Obecny. Pan Sanczyk Olgier. Obecny. Pan Spiruda Michał. Jestem. Pan Szubra Maciej. Jestem. Pani Tydek Anna Maria. Jestem. Pan Ludarczyk Dobry. Jestem. Pani Wyszyńska Elżbieta. Wyszłam. Pani Zarzyńska Rzeszkowa. Dziękuję. Wracamy do procedowania. Wydam na 7 przypominam w sprawie zawarcia albo wynajmu do tam mieszka. Myśmy się dobrze rozumieli. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Głosowanie się. Przepraszam. Ja się chciałem do tego wniosku odnieść. Uważam, że jest to wszystko sensu tego typu wnioski, bo przed pani Wyszyńska na każdej sesji ma praktycznie 100% obecność. Może wyszła na chwilę, może miała telefon. I różne są sytuacje, prawda? Nie dojdzie do takich absurdów, że ktoś wyjdzie do toalety, a my będziemy sprawdzać obecność. No właśnie, ale jestem tylko sam do zdania. Panie przewodniczący, dziękuję, nie rozwijamy tego tematu, możemy oświadczenia jak wolny wniosek.